Artur Kornik-Sowiński, Bogali KSW 49, witamy serdecznie. Witam, witam. Ciężka przeprawa z Normanem, jednak ta jego siła fizyczna i te kilogramy prawdopodobnie z tego catchweightu wzięte troszeczkę zrobiły robotę w tej walce. No był po prostu lepszym zawodnikiem tej nocy. Gratulacje dla Normana. No, on zawalczył tak jak chciał, ja zawalczyłem tak jak nie powinienem i po prostu był lepszym zawodnikiem. No. Które elementy nie zagrały twoim zdaniem? Czego nie robiłeś, a co powinieneś robić? Znaczy za mało walki w walce było. No, ta stójka, owszem, była na moją korzyść, ale ona była za krótka. Za łatwo te obalenia oddawałem. No, a w parterze zastatecznie, za bardzo poddawałem się tej jego sile, jego grze, tak, bo wiedziałem, że będzie bardzo spokojny, będzie ciasny w tym parterze, będę czuł tą przewagę siły, więc ta siła mnie może nie zaskoczyła, aczkolwiek zaskoczyło mnie to, że ja bardzo słabo przeciwdziałałem. A jak ty się czułeś siłowo? W ogóle czułeś, że możesz nawiązać z nim tą walkę i go przeswipować, czy jakkolwiek w ogóle przeciwstawić się siłowo? Czy faktycznie mówisz, że nie zaskoczyła, ale czy czułeś tą jego siłę, czy faktycznie była zauważalna? Tak, no przewaga siły, no to wiedziałem, że jeszcze przed pojedynkiem, że będzie na jego korzyść. Udałoby się coś może wyczarować, żeby bardziej się podpalił i więcej tych cioców rzucił tak naraz, a on bardzo mądrze uderzał pojedynczymi ciosami i od razu automatycznie łapał znowu tą ciasnotę w parterze. Bardzo, bardzo gratuluję, no, mądrze zawalczył. Jaki był w takim razie plan na walkę, jak teraz możesz już tam zdradzić? Czy nie, no, oczywiście wiadomo, przewidywałem, że w stójce będę lepszym zawodnikiem, no i ta stójka powinna bardziej ładniej pracować. No, już samo to, jak zbierałem się do akcji, mi bardzo się nie podoba. Załóżmy, no, akcja obrotowym łokciem, tam była bardzo spoko weszła, tylko zauważcie, że kurde, ja się do niej zbierałem 3 razy, zamiast to wziąć, zrobić za pierwszym razem. No mam do siebie duże pretensje, było za dużo kalkulowania, za dużo myślenia, za mało wojny. Jaki teraz plan dalej? No myślę, że trzeba zrobić krok wstecz. Moja walka miała być z Leszkiem Krakowskim na początku, no i wydaje mi się, że jeżeli Leszek jest chętny na to starcie, to ja oczywiście jak najbardziej podejmuję rękawice, a właściwie rzucam rękawice Leszkowi Krakowskiemu i jeżeli podejmie, no to zróbmy tą walkę. No i po prostu się okaże, no, dla kogo tam jest jeszcze walka o szczyt tej kategorii lekkiej. Prawdopodobnie o wakujący pas zmierzy się Marian Ziółkowski z Normanem Parker. Rozmawialiśmy o tym przed, więc teraz chciałbym Cię zapytać, jeżeli do takiego pojedynku dojdzie, to jak Ty byś go typował, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że walka będzie absolutnie w niezmienionym limicie wagowym, tylko do 70 kg, jak na pojedynek o pas przystało. No, zejdzie Norman? Mówi, że zejdzie. No wiesz co, no, bo 2 razy jak nie robił kategorii lekkiej, to też mówił, że zejdzie, więc wiesz, no nie, no jeżeli by do takiej walki doszło, no to inaczej, no ja wiem, co znaczy robić ostatnie kilogramy, bo walczyłem w kategorii piórkowej, wiem, jak mnie to wykańczało i tutaj, no zależy, jak mądrze Norman do tego podejdzie, jak mądrze zrobi tą wagę, no bo to potrafi zrobić oczywiście dużą przewagę, jeżeli się mądrze wagę zrobi, no ale potrafi też nas zabić w walce, no ja doskonale wiem, że jak wyglądałem, po prostu jak się czułem z Parnasem, kiedy walczyłem po raz ostatni w kategorii piórkowej, to ja byłem po prostu w zwolnionym tempie. I no, czasami, tak jak mówię, no, te kilogramy robią różnicę, jeżeli no, nie zbijamy ich za dużo. To czego byś, co byś polecał Marianowi, na co powinien uważać i z jakich swoich atutów korzystać, żeby wygrać ten pojedynek? No, Marian no, ostatnio pokazuje się bardzo z dobrej strony. Stójkowo i wiadomo, parterowo też jest bardzo dobrym zawodnikiem. Więc tutaj jak najbardziej, absolutnie bym Mariana nie skreślał w walce z Normanem. Wydaje mi się, że oczywiście Norman jest jak najbardziej solidnym zawodnikiem i naprawdę mocnym zawodnikiem, ale jak każdy jest do pokonania. A jak się czuje w ogóle w tej wadze? Wiesz co, dziwnie, bo